Zobaczcie, prasa dopiero, można powiedzieć, że wczoraj jest na swoim miejscu. Zobaczcie, ile mam już przyrządów. Tutaj jest do gięcia, na przykład pod kątem prostym. Ten przyrząd był zrobiony, żeby zrobić próby na tej prasie. Tu miałem jeden wcześniej, ale tu zobaczcie, jest za mały kąt. Tu się pozwijało. O, na tym materiale, no bo to zwykły materiał, miękki. Ten przyrząd też już miałem wcześniej. Tu musiałem tylko zmienić siedlicę, bo tu miałem na 22, a w tej prasie mam na 20. No tutaj też jeszcze mam 25. Tutaj tym giąłem blachy, takie półpanewki do walcarek. Bo to siła w walcerkach to działa w jedną stronę, na zewnątrz, a w środku mogło być puste. No i takie mam półpanewki. To nie wiem, czy pamiętacie, taką kulkę robiłem, ale już nie pamiętam, gdzie drugą część od tego mam, na tworzywie. To jest zdobyczne ze złomu, przywiezione. To. Tak samo i to. Tutaj jest troszkę za ostre te krawędzie, ale łatwiej zeszlifować te krawędzie, jak robić cały ten promień. Tu jest taki wykrojnik. No też ta część dolna to jest ze złomu zdobyczna, a ta górna jest dorobiona przeze mnie. Tu jest ta górna, to może być miękka, ta jest twarda. No i zobaczcie, jak ten stempel jest zrobiony. On jest tak zrobiony, żeby tutaj w środku nie brał, tylko tymi zewnętrznymi krawędziami. No i to by było to. Tu jest taką kostkę, znalazłem zdobyczną. Można coś na niej postawić, wycisnąć. To się zastanawiacie pewnie niektórzy, co to jest. Tu jest troszkę pokaleczone, ale myślę, że jak to będzie kulką się wygniatać czy coś, to kulką, tylko trzeba zrobić taki stempel do tego, to nie będzie widać. No ale jak będzie widać, to trzeba będzie to wziąć i zabielić. To jest od pras mechanicznych. W to uderza taki czop w kształcie kulki. I dalej ten czop ma sześciokąt do dokręcania, odkręcania, żeby nie naciskało bezpośrednio na stempel prasy. Znaczy na suwak prasy, bo pod tym jeszcze jest tak zwany bezpiecznik. No tu jest wyszczerbione, oni już wyrzucili. Pod tym jest bezpiecznik w prasie. W zależności od tego, czy prasa jest na 6 ton, czy na 10, czy na 12, normy przewidują specjalne bezpieczniki, żeby prasa, załóżmy, jak ma 6 ton, żeby nie mogła dawać 10 czy 15. Po prostu nastąpi zerwanie takiego bezpiecznika, jak będzie za duża siła. No tu jest drugi od większej prasy. No to już pewnie prasa 25 ton. Tu mam takie schodki. No schodki to też używam przy frezarce. Tu są łapy, ale te łapy nie będą pasować, bo to są łapy od frezarki do mocowania uchwytu tokarskiego, jak dwutuje kanałki. Ale śruby łatwiej znaleźć, jak robić taki komplet od nowa. To tylko śruby i tylko po prostu większa podkładka. Tam mocowanie mam w dolnej płycie M12. No tu mam kawałek takiej płyty. W miarę równej będzie można w razie czego coś wyprostować, wyrównać. No jedną mam niestety taką, tą kostkę. Stety albo niestety. No lepiej mieć jedną jak wcale. To też można położyć, będzie coś dłuższego i wyrównać, wyprostować, sprawdzić. No fajnie jakby były dwie, no ale już prawdopodobnie nie zdobędę. Może gdzieś w internecie, może gdzieś. No i jeszcze jedną rzecz dzisiaj sobie zrobiłem, tylko nie wiem, czy już ostygła, czy nie. Teraz zobaczymy. O, już zimna. Zaraz wam pokażę, co ja zrobiłem.
zrobiłem coś takiego. Tu jest profil 50x50, ścianka 3 mm, ale tu w środku są spawane płaskowniki 50x10, 3 sztuki. Także tu ta siła, zobaczcie, już musi być duża, żeby to uszkodzić. No taka podstawka, że załóżmy, jak będę chciał coś podnieść do góry, to wtedy podkładam to i już mam wyżej. No bo lepiej mieć w prasie większy prześwit, jak za mały. Także no po to to, może być położone to. To wszystko będzie leżeć przy prasie, jak już w przyszłym tygodniu przywiozę tą blachę i przykręcę, to wam wszystko pokażę. To będzie wszystko leżeć z tyłu prasy, bo to będzie na pewno przy prasie często przydatne. Najprawdopodobniej to ten przyrząd, co zrobiłem, taki dziwny, to no, a resztę to czas pokaże. To na pewno się przyda, jakbyśmy chcieli jakoś, no nie mówi się, że to ma fit 30, to mam giąć Fi 30. Tym można giąć na przykład i Fi 80. Łatwiej tym zrobić Fi 80 jak cienkim prętem 10. Tym dużo łatwiej się zrobi. Ja widziałem na filmach, jak oni fajnie wyginają łyżki do koparek. Także zapraszam. Myślę, że to też się będzie przydawać. No oczywiście przyrządy do mocowania przyrządów też będą przydatne. Także jakbyście mieli jakieś propozycje, co by tu Jackowi brakowało, napiszcie w komentarzu. Dziękuję.